Panie trenerze, dzisiaj pokonujemy Elanę Toruń i kończymy sezon na czwartym miejscu. No, tak, kończymy na czwartym miejscu i jest z nas ogromna radość. Gratulacje dla moich piłkarzy. Taka historia, my się trochę też zatoczyła około 5 lat temu w drugiej lidze. Zajęliśmy czwarte miejsce po ostatnim zwycięstwie z Rowem Rybnik na wyjeździe. Dzisiaj wygraliśmy z Elaną 3-2 po też dramatycznym meczu i mamy to czwarte miejsce. Myślę, że to jest ogromny sukces całego klubu i brawa dla wszystkich. No właśnie, to czwarte miejsce, no chyba nikt nie przypuszczał, że aż tak wysoko zakończymy ten sezon. Ja wierzę w swój zespół, wierzę w siebie, wiem jaką pracę wykonujemy, wiem co potrafię i dzisiaj choćby też ta pierwsza bramka po wrzucie z autu, to też nie są rzeczy przypadkowe, to się rzeczy trenuje, oczywiście raz wyjdzie, raz nie, ale mamy wiele rzeczy wytrenowanych, wypracowanych, oczywiście czasem też musi dopisać szczęście, ale w perspektywy całego sezonu to jest, myślę, że świetny wynik i teraz zobaczymy, jak będzie w kolejnych latach, czy ktoś będzie w stanie powtórzyć ten wynik w kolejnych latach, jeśli chodzi o nawet rozgrywki trzecioligowe. Teraz przerwa między rozgrywkami. Jak ten czas będzie wyglądał? 2 tygodnie wolnego i później powrót do zajęć. Myślę, że odpoczynek fizyczny przede wszystkim się moim piłkarzom należy, bo psychicznie, jak ktoś będzie sobie na tym urlopie patrzył w tabelę i zobaczy, że jest czwarte miejsce, to myślę, że psychicznie 2-3-4 dni i będzie zregenerowany. Natomiast fizycznie naprawdę ciężko pracowaliśmy. Dzisiaj też w ostatnim meczu bardzo poważnie potraktowaliśmy tego przeciwnika. Nie podeszliśmy tak, że za chwilę są urlopy, tylko najpierw była praca do wykonania, a później dopiero urlopy. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i teraz zasłużony odpoczynek dla moich piłkarzy. Ja oczywiście odpoczynku nie będę miał, jak to standardowo, szczególnie wakacje, bo już we wtorek muszę jechać do Gdyni na mecz Hiszpania-Portugalia na U21, gdzie mamy zleconą obserwację meczów i analizę, więc no, wolnego myślę, że może 2-3 dni się uda gdzieś na początku lipca i to jest wszystko.